W tym filmie pokażę Wam, jak można upraszczać wyrażenia zawierające funkcje trygonometryczne korzystając ze znanych nam tożsamości. Powiedzmy, że mam takie wyrażenie. 1 odjąć sinus kwadrat teta. No i to wszystko pomnożone jeszcze przez cosinus kwadrat teta. Coś takiego. No i teraz przypomnijmy sobie jedną z najbardziej podstawowych tożsamości trygonometrycznych, która wynika wprost. Stwierdzenie Pythagorasa i z definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego, że cosinus kwadrat teta dodać sinus kwadrat teta to jest zawsze równe 1. No to mogę teraz od obu stron odjąć sinus kwadrat i napisać sobie równoważnie takie równanie. 1 odjąć sinus kwadrat teta, że to jest to samo co cosinus kwadrat teta. No i teraz zauważcie, że mogę tutaj w tym wyrażeniu, które mam na, po lewej stronie, od którego zacząłem, Albo zastąpić cosinus kwadrat przez 1 sinus kwadrat, albo mogę 1 sinus kwadrat zastąpić przez cosinus kwadrat. To może zrobię tą drugą rzecz. Bo dzięki temu uzyskam prostsze wyrażenie. To bardziej skomplikowane zastąpię prostszym, czyli napiszę, że to jest kosinus kwadrat teta zamiast tego żółtego. No i razy jeszcze to, co było, czyli razy kosinus kwadrat teta. No dobrze, to ile to będzie równe? No jak cosinus kwadrat razy cosinus kwadrat no to 2 2 2 to będzie 4, czyli to ostatecznie będzie równe cosinus do 4 teta. Wykładniki się dodają, czyli rzeczywiście uprościło się to wyrażenie. Zróbmy teraz następny przykład. Powiedzmy, że mamy coś takiego. sinus kwadrat teta dzielone przez 1 odjąć sinus kwadrat teta. To czemu to będzie równe? No tutaj znowu mam w mianowniku 1 odjąć sinus kwadrat teta. Czyli to, co tu było tutaj, więc mogę to zastąpić cosinusem kwadrat. Czyli napiszę, że to jest sinus kwadrat teta, a zamiast mianownika będę miał cosinus kwadrat teta. No dalej, jak mam tutaj kwadrat, tutaj kwadrat, to mogę zapisać to w takiej postaci, że to jest sinus teta dzielone przez cosinus teta i całość do kwadratu. To jest dokładnie to samo. No a co to jest sinus teta przez cosinus teta? Kosinus teta dzielone przez kosinus teta, no to wiem, że to jest tangens. Tangens teta. Całość podniesiona do kwadratu. Czyli mogę to zapisać w takiej skróconej formie, tak jak to się często robi, że to jest tangens kwadrat od teta. Czyli to wyrażenie uprościło się do po prostu tangensa kwadrat od kąta teta. No i jeszcze jakiś przykład sobie zróbmy. Powiedzmy, że coś takiego chcę obliczyć. Kosinus kwadrat teta Dodać i tutaj będę miał na przykład 1 dodać sinus kwadrat theta. No i tutaj możecie pomyśleć, że skoro tak wybrałem kolory, to że może jest jakaś tożsamość na 1 plus sinus kwadrat. No ale to trochę tak dla zmyłki jest zrobione, bo tutaj chodzi o to tak naprawdę, żeby te składniki. Zreorganizować w ten sposób, żeby zauważyć, że jak kosinus kwadrat dodam do sinusa kwadrat, jak to dodam do tego, no to dostanę jedynkę, tak? Korzystając z jedynki trygonometrycznej. No i tam była jeszcze jedna jedynka, czyli dodać 1. No i ostatecznie 1 dodać 1 to będzie równe 2. Czyli to wyrażenie sprowadza się do stałej równej 2.